W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, kim jest kafir. Zapraszam. Słowo kafir zrobiło pewnego rodzaju karierę za sprawą autora kryjącego się pod tym pseudonimem. O jego książkach mówiłam już na kanale, a w tym odcinku wyjaśnię, skąd się wzięło to słowo, co oznacza i jakie ma konotacje. W języku arabskim kafir oznacza po prostu niewiernego. Liczba mnoga to kuffar. I to słowo pochodzi od czasownika kafara. I rdzeń kufry w tym języku jest odpowiedzialny za zakrywanie, ale w znaczeniu zakrywanie prawdy. Więc kafir, czyli niewierny, to jest ktoś, kto prawdę zakrywa, kto tej prawdy nie chce do siebie przyjąć. I ten sam rdzeń ma słowo takfir. Ono jest bardzo ważne. Niejednokrotnie pytaliście mnie, dlaczego organizacja Państwo Islamskie zabijała muzułmanów. No przecież de facto nie powinna. A z rąk ISIS ginęli szyici, alawici, a także inni sunnici, którzy się z nimi po prostu nie zgadzali. Dlaczego? I właśnie kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest takfir, czyli uznanie kogoś za niewiernego. I to jest doktryna istniejąca w islamie, ale została bardzo mocno spopularyzowana przez Abu Musabe al-Zarkawiego, czyli twórcę organizacji, która później przekształciła się w Państwo Islamskie. On wyznawał takie poglądy i za sprawą właśnie tej doktryny, jeżeli Państwo Islamskie uznało kogoś za niewiernego, tym samym dawało sobie pozwolenie na to, żeby po prostu go zabić. Dlatego pamiętajmy, kafir to jest po prostu niewierny, takfir oznacza uznanie kogoś za niewiernego. Słowo takfir możecie mylić z innym słowem, które możecie znać z różnych teledysków pokazujących organizacje terrorystyczne. Czasami są takie momenty, kiedy na przykład oni krzyczą Allahu Akbar, a potem krzyczą takbir. Takbir w języku arabskim oznacza właśnie słowa Allahu Akbar. I jeżeli oglądacie, czy to właśnie terrorystów z ISIS, czy talibów, na jakichś takich nagraniach propagandowych, kiedy krzyczą Allahu Akbar oraz takbir, to chodzi dokładnie o to. Nie mylcie takfir, czyli uznanie kogoś za niewinnego, z takbir, czyli okrzykiem Allahu Akbar. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.